Wracamy do Kuriera w samo południe. Teraz naszym gościem dr Józef Orzeł, socjolog, filozof, prezes klubu Ronina. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry państwu. I dzisiaj w Kurierze jeszcze raz zanurzymy się, nie po raz ostatni pewnie, w wir polityki partyjnej, ale zanim Prawo i Sprawiedliwość, kto z kim, dlaczego i jak partia opozycyjna, do niedawna rządząca, konsumuje wynik wyborów samorządowych, to jeszcze zapytam pana doktora o wspomnienie po pani profesor Jadwidze Staniszkis. Wczoraj smutna informacja, że pani profesor odeszła, w ostatnich latach znacznie mniej aktywna, ale osoba, która swoje dziedzictwo i taką swoje wpływy, swój odcisk na wielu polskich intelektualistach, być może w ogóle na rozumieniu polskiej polityki przez całą klasę polityczną zostawiła nam. To była piękna, mądra, niezwykle inteligentna kobieta. Życiowo może sobie trochę gorzej radziła, ale to był człowiek nauki, ale nie tylko. Myśmy z przyjaciółmi poznali Jadzie pod koniec lat 70. Mi kiedyś przypadkowo zdarzyło się ją spotkać. Byliśmy sąsiadami na osiedlu Żelazna, ale to taka osobista bardzo sprawa. I zaczęliśmy jeździć do dużych fabryk z różnymi wykładami, z dyskusjami, seminariami i tak dalej. Jadwiga, która była, wydawało się, człowiekiem o takim elitarnym bardzo myśleniu, świetnie z robotnikami nawiązywała kontakt. Pewnie trochę gorzej z inteligentami, bo tu Jadwiga była takim osobnym bytem i bardzo osobno myślała, ale to trzeba powiedzieć, że Jadwiga wymyśliła, stworzyła swoją własną koncepcję tego, czym był socjalizm. No wtedy, kiedy on się kończył, ale to była wizja zakończoną książką, która się nazywała Ontologia socjalizmu, której duży wpływ wywarła na nią dialektyka heglowska. I trzeba powiedzieć, no ja ze swoim przyjacielem Piotrem Ogrodzińskim wmusiliśmy tego Hegla Jadzi po to, żeby była jeszcze bardziej głęboka i wielopłaszczyznowa. No i skutkiem tego była książka, ta Ontologia socjalizmu, naprawdę niezwykła. Jadzia się zresztą cieszyła takim autorytetem także wśród ludzi, którzy inaczej myśleli, ponieważ myślała niezwykle ostro i jasno. A do tego jeszcze taki wdzięk malutkiej, pięknej kobiety czy dziewczyny. To jest jedno, ale jeszcze taka mała tajemniczka. Ja pracowałem z jej ojcem w Instytucie Organizacji, Mechanizacji, Budownictwa. To był w latach 70. wspaniały facet, chyba żołnierzaka i w ogóle taki antykomunistyczny. A brat Jadwigi założył wielką firmę internetową, informatyczną, i też Witold, tak jak ojciec. I żeby było zabawnie, kiedyś usłyszałem historyjkę, jak to co niedziela w domu państwa Staniszkisów odbywa się narada rodzinna, jak dalej prowadzić tę firmę, której głos niezwykle stanowiący miała Jadwiga. Nigdy bym jej nie podejrzewał, że ona ma cokolwiek wspólnego z biznesem czy z informatyką. No i to wielka strata, bo w ostatnich latach chorowała na Alzheimera. A tak jak mój promotor pracy doktorskiej, to jest straszna choroba dla intelektualistów, bo to jest śmierć mózgu. Powoli postępująca.
I odbierająca takie rozeznanie rzeczywistości, ale także sami cechy osobiste. Również wczoraj odeszła profesor Jadwiga Staniszki z... To ciekawe, z jakich słów by używała, żeby opisać aktualną sytuację polityczną? Jakiego słowa by użyła, żeby opisać powrót Tuska do władzy? Każdy, kto czytał, nie tam wspomnienia czy wywiady, ale książki pani profesor, to wie, że używała czasami arcytrudnego języka i że to były trudne lektury, wymagające skupienia, namysłu i pracy z tym tekstem, żeby myśl spróbować zrozumieć, nie wszystkim się zrozumieć do końca myśli pani profesor udawało. To jakie z tego słownika trudnych wyrazów pani profesor byśmy użyli, aby opisać powrót Donalda Tuska do władzy? Spróbuję to wymyśleć, ponieważ ja mówię i piszę bardzo prostym językiem, jak to doktor filozofii. Jeszcze powiem jedno. Jadwiga kiedyś wyszła za mąż za sinologa i była z nim chyba z 2 lata w Chinach. On tam był na placówce, w ambasadzie. I Jadwiga tak się Chinami przejęła, że zaczęła widzieć świat także z tamtego końca, co wcale nie znaczy, że była przyjazna temu reżimowi. Co ona by teraz powiedziała? Być może coś takiego. Narastająca różnica pomiędzy bytem a myślą w polityce europejskiej ma za skutek kompletną degrengoladę elit z Zachodu, które usiłują za wszelką cenę utrzymać władzę poprzez marginalizowanie i alienowanie swojego własnego społeczeństwa, a także krajów peryferium Unii Europejskiej, czego przykład widzimy w Polsce, kiedy to elity zależne, kompradorskie zdobywają władzę dzięki propagandzie, która jeszcze bardziej z jednej strony zdobywa im zwolenników, a jeszcze bardziej alienuje społeczeństwo i to w obu jego skrzydłach, nie tylko tym pro-polskim, ale i w cudzysłowie europejskim. I to rzeczywiście, tak. Nie sięgnę języka Jadzi. Ale było oczywiście nie tak daleko, aż się przypomina chociażby książka Antropologia władzy między Traktatem Lizbońskim a kryzysem, bo to tam właśnie ten element odjeżdżania elit. Odjeżdżania elit zostało opisane, elit europejskich, a Prawo i Sprawiedliwość, jeden z ostatnich wywiadów dla Radia Wnet Jadwigi Staniszki, tam był taki krótki fragment właśnie o jedno pytanie o Prawo i Sprawiedliwość i tam powiedziała pani profesor, że cały czas lubi Jarosława Kaczyńskiego, chociaż z nim się nie kontaktuje. Czy teraz ruchy lidera Prawa i Sprawiedliwości byłyby zrozumiałe, bo wydaje się, że Jarosław Kaczyński wyborami do samorządu opanował sytuację, opanował partię, opanował własny aparat. Tak jest, czy tak nie jest, panie doktorze? Jarosław Kaczyński ogarnął sytuację polityczną po wyborach samorządowych dzięki temu wynikowi i dzięki utrzymaniu władzy w przynajmniej 4 sejmikach? Ja bym powiedział tak. Opanował sytuację w partii, ale wcale nie ogarnął, dlatego że opanował, bo przywrócił swoje silne przywództwo. Nie wiemy na jak długo. Nie sądzę, żeby na zbyt długo, bo ten wynik nie był najgorszy i oznacza, że twardy elektorat PiS-u jest dość liczny, aczkolwiek nie tak liczny jak 5 lat temu, w 19 roku, kiedy były wybory, czy nie, nawet w 18 chyba były wybory samorządowe, bo wtedy tych sejmików było 7. To jest duża strata. I
Ale sytuacja jest opanowana, tylko że według mnie na krótko, dlatego że PiS dalej stoi przed wyborem, a dla mnie w sytuacji, w której nie wybiera tego, co trzeba, a trzeba wybrać program i narrację i politykę dla większości, zdecydowanej większości Polaków. Że PiS nie może nadal, tak jak to robi, prowadzić tej polityki wobec tylko twardego elektoratu, bo to mu żadnego zwycięstwa, szczególnie w wyborach parlamentarnych czy prezydenckich, nie da. Mi się zdaje, że PiS myśli inaczej, upojony tym faktem, że nie przegrał tak bardzo, jak wszyscy się obawiali, ale równocześnie jest tak, że kiedy słabła władza Jarosława Kaczyńskiego, te tam pół roku temu, no w wyniku takiego wyniku, jakie widzieliśmy 15 października, kiedy PiS stracił władzę, co prawda był pierwszy wśród partii, ale to nie wystarcza, wtedy zaczęły być widoczne grupy nacisku, grupy dążące do zwiększenia swojej władzy w PiS-ie. No i wtedy ujawnił Mateusz Morawiecki, były premier, że chce zostać następcą Jarosława Kaczyńskiego, co w PiS-ie jest absolutnie niespotykane, bo kto, nie tylko kto się zgłosi, ale kogo będzie uważano za kandydata następcę, to wtedy cała reszta innych frakcji zabiera się do wycinania takiego kandydata. I to wymagało nie tylko dużej odwagi ze strony Morawieckiego, ale także desperacji, co oznaczało, że sam się musi zgłosić, bo nie czuje, żeby ktoś inny go zgłosił. A teraz mamy taki mniej lub bardziej poważny powrót Jacka Kurskiego do elity PiS-u i widać, jak to stronnictwo antymorawieckie Kurskiego wspiera, poczynając od pani Beaty Szydło, czego takim śmiesznym, ale widomym, jak kiedyś mówił starszy Bartoszewski, znakiem było to, jak sobie zgrabnie stanął na wieczorze wyborczym samorządowym z tyłu orszaku Jarosława Kaczyńskiego, ale tak, żeby było go widać. No, to znaczy ambicje ma. Kłopot jest taki, że Jacek Kurski w telewizji promował kurs w twardy sposób tylko do twardego elektoratu. Jeżeli dalej tak będzie promował, to PiS przegra wszystkie następne wybory, nawet gdyby zajął pierwsze miejsce. Ale myślę, że w wyborach prezydenckich pierwszego miejsca nie zajmie. Proszę powiedzieć, to będzie to jedne z głównych, najbardziej widowiskowych starć w Prawie i Sprawiedliwości, mimo tego, że prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że zostaje, pewnie znowu będzie prezesem, znowu będzie miał kontrolę, ale ta walka Mateusza Morawieckiego z jego przeciwnikami teraz się będzie ogniskować na jego walce z Jackiem Kurskim. To będzie tych dwóch polityków, którzy będą toczyli otwartą wojnę w obozie Prawa i Sprawiedliwości. No, sam Morawiecki powiedział, że tak będzie, bo zrobił coś, czego nigdy nie robił. Zawsze unikał negatywnego mówienia o swoich partnerach w PiS-ie albo rywalach, szczególnie jak był premierem. A teraz na pytanie, czy Jacek Kurski jest szkodnikiem, powiedział, tam nazywało się to kulą nogi PiS-u, powiedział po prostu tak. To jest niespotykane i to świadczy o ogromnej desperacji grupy Mateusza Morawieckiego. Kłopot jest taki, że wydaje się, że tylko Morawiecki dałby albo chciałby iść w kierunku tego bardziej miękkiego elektoratu PiS-u. Bez niego wszyscy są zwolennikami mówienia twardo do twardych.
I pytanie, kto wygra? Bo wydaje się, że w PiS-ie po wyborach samorządowych są dwie główne frakcje i dwa różne pomysły na analizę wyniku wyborczego. Mateusz Morawiecki, jego grupa mówi, widzicie, nie ma TVP Info, nie ma propagandy, a my, mimo że w defensywie, to i tak wygrywamy wybory, a z kolei zwolennicy opcji twardej powiedzieli, wygraliśmy, bo twardo broniliśmy Zbigniewa Ziobro w czasie przesłuchań i innych rzeczy i stąd mamy taką mobilizację. Jeszcze coś więcej, że nasi zwolennicy zostali wychowani przez radio i telewizję publiczną i co prawda już je straciliśmy, ale oni ciągle myślą i mówią takim właśnie językiem, to dzięki nam. Dzięki nam to jakby przedłużone jest zwycięstwo. No i pytanie, którą z tych dwóch narracji wybiera Jarosław Kaczyński? Jasne, jak zwykle, arbitraż pomiędzy nimi. Tylko że ten arbitraż w kampanii wyborczej do parlamentu poszedł w stronę twardą i Jarosław wierzył do końca, że twardy tekst do twardego elektoratu da twarde zwycięstwo. Wahał się po nim, ale ten wynik samorządowy wrócił go z powrotem do tego twardego elektoratu. To jest niedobrze. Więc to jest walka w tej chwili podwójna. Z jednej strony rywalizacja grup, w której Mateusz Morawiecki jest niezbyt lubiany przez większość kierownictwa, czy tej elity pisowskiej, a z drugiej tylko on, jak na razie, potrafi dać jakiś dodatkowy elektorat, ale jeszcze jest, ale nie biorący udziału w tym sporze, a tworzący własne, nie powiem imperium, raczej własny kierunek Przemysław Czarnek, który odniósł świetne zwycięstwo w województwie lubelskim, wygrał sejmik, także nie potrzebuje koalicjantów. Poszedł na, okazało się, dobrze, ale niepotrzebnie. To znaczy niepotrzebna okazała się Konfederacja, ale może dzięki temu właśnie, że mówił, że on będzie rządził w razie czego z Konfederacją, a może nawet z niektórymi radnymi z PSL-u, dzięki temu osiągnął taki wynik. Więc trzeba patrzeć przypadkiem, czy to nie jest właściwy albo w przyszłości dominujący kierunek w PiS-ie. Kierunek, który mówi otwartość i na PSL, i na Konfederację, że nagle przyszłością PiS-u staje się nie ani Zbigniew Ziobro, ani nie Mateusz Morawiecki, tylko nagle wyprzedza ich. No nie, Łukaszu, nie. Nie, nie, Przemysław Czarnek już nie jest, nie traktujemy go na równym poziomie ze Zbigniewem Ziobrą i Mateuszem Morawieckim. Nie dlatego powiedziałeś, że bez suwerennej Polski, a przecież Przemysław Czarnek błysnął tekstem pod tytułem do PiSu, jeśli wywalicie suwerenną Polskę, to ja też z PiSu wychodzę. To czyli prawda. On do swoich sojuszników także zapisuje suwerenną Polskę, bo przecież jest liderem tego radykalnego skrzydła w PiSie, co słyszymy, jak się odezwie i widzimy. Także to jest bardziej oryginalne stanowisko. A jeszcze do tego Przemysław Czarnek mówi o Morawieckim. Ja mam bardzo dobre stosunki z Mateuszem Morawieckim. Więc dlatego mówię, że to jest próba nowego kierunku. Zespolenie całego PiS-u, ale pójście w stronę myślenia koalicyjnego i działania koalicyjnego z tą Konfederacją, przepraszam za wyraz, jaką ona jest, no może bez Grzegorza Brauna, i próba powiedzenia PSL-owi, przypomnienia mu, że ciągle jest partią obrotową, że nie jest skazany na rządy z Platformą.
Chociaż z drugiej, a to jeszcze tylko dochodźmy wątek Prawa i Sprawiedliwości. To jest tak, że Przemysław Czarnek będzie godził te dwie frakcje, że tam, gdzie dwóch się bije, tam Przemysław Czarnek korzysta, żebyśmy dopełnili obrazu Prawa i Sprawiedliwości po wyborach samorządowych. Tak i nie. To znaczy, na pewno korzysta, tak jak powiedziałeś, i na pewno zyskuje na znaczeniu, bo pokazuje lepszą drogę, a z drugiej strony jest bardzo radykalny, w związku z czym ma małe szanse na to, żeby w krótkim czasie móc być kandydatem na lidera, czy na prezydenta, czy na jakiegoś szefa, ponieważ ze skrzydła trudno wejść na pozycję środkowego napastnika. I szczególnie, że podkreśla, że jest w dobrej relacji z Mateuszem Morawieckim. Myślę, że to, co robi Przemysław Czarnek, jest obliczone na dużo długi, dłuższy dystans i to niekoniecznie oznacza chęć bycia liderem tego. On raczej chce być drogowskazem. Pokazać, jak PiS może odzyskać władzę, a wtedy za kim pójdziemy, to już zależy od elektoratu. To proszę na koniec naszym gościem, dr Józef Orzeł. Państwo nas słuchają dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Dzięki tym słuchaczom, którzy nie tylko słuchają, ale także wykupują bilet na rejs z Radiem Wnet. Możemy nadawać na koniec naszej wędrówki po polskiej scenie politycznej. No może nie do całej koalicji rządzącej, ale do dwóch partii bym zapukał. Po pierwsze do PSL-u, powiedział pan doktor, że tutaj, prawda, Przemysław Czarnek pokazuje, że to cały czas może być partia obrotowa, a ona obrotową być nie chce, chociażby marszałek, wicemarszałek Sejmu, pan Zgorzelski powiedział, ktokolwiek będzie chciał w sejmiku zawrzeć koalicję z PiS-em, tego z partii wyrzucę. To jakby PSL się cały czas utwierdzał, że on żadną partią obrotową nie będzie, że on tylko z lewicą i tylko z liberałami współrządzić może. Gdyby nie było tak poważnie, to bym powiedział, że to jest zabawne. Partia, która jest obrotowa, znaczy w sensie arytmetycznym, może pójść z PiS-em, mieć większość w Sejmie, mówi, że nie chce być obrotowa. To jest oczywiście jej wybór, ale wtedy ma mniejszą możliwość negocjacyjną wewnątrz koalicji, ponieważ odbiera sobie argument: mogę zabrać swoje łopatki i grabki i wyjść z tej piaskownicy, a ona mówi wręcz przeciwnie: w tej piaskownicy będę się bawić niezależnie od tego, jak tu mnie będą traktować pozostałe dzieci. No, można i tak, ale to jest tylko punkt pierwszy. Punkt drugi jest taki, jak to w PSL-u, nie warto specjalnie przejmować się tym, co oni mówią, szczególnie o taktyce partyjnej, bo PSL zrobi to, co mu się opłaca. W tej chwili mu się opłaca być przy władzy, ale nie tylko przy władzy polskiej, ale przy władzy europejskiej. I tu zaczyna się problem. Tak naprawdę, gdyby PiS i Platforma były w tej samej odległości od Brukseli i od Berlina, to myślę, że PSL wybrałby PiS. Ale, bo więcej by dał, ale ponieważ jest tak, że mamy bardzo ostry konflikt polityczny w Unii Europejskiej i przy tej elicie i tej władzy stoi Donald Tusk i Platforma i stać przy niej będzie, to przewaga argumentu politycznego ogólnoeuropejskiego jest po stronie Platformy. Tyle, że jeszcze jest kwestia, punkt trzeci, tego, co Donald Tusk zrobi, a lubi robić, szczególnie zmniejszać, no, jak Jarosław Kaczyński, zmniejszać swoich sojuszników. W tej chwili odbywa się rozpaczliwa walka lewicy o utrzymanie się w granicach 8%, bo jest ona koalicją. Już zresztą partia Razem sobie od nich poszła. I lewica za wszelką cenę próbuje... Wedle ostatnich sondaży to lewica nie tam, że z 8% się mierzy czy bije. To z 6%. Tak, z 6%, nawet z 5%. Ostatni sondaż poniżej 5%. I tak będzie szło.
I tak będzie szło, więc lewica będzie rozpaczliwie machać łapkami w tej tonąc w wodzie koalicji, ale co ona robi? Pcha się z tymi hasłami obyczajowymi, radykalnymi tak, że uderza w PSL, który wolałby, żeby takich wojen nie toczyć, bo on jest delikatny w tej sprawie. I to będzie Tusk dalej wykorzystywał. W ten sposób on umniejsza oba skrzydła swojej koalicji i rozbudowuje Platformę. Więc pytanie, co PSL zrobi na końcu tej drogi, w wyniku której Lewica zacznie walczyć z PSL-em jako ze swoim głównym wrogiem, jeśli pamiętamy ten chyba Twitter czy Facebook, nie pamiętam, pani Anny Marii, szefowej klubu Żukowskiej, do pana marszałka Hołowni 8 prawie że gwiazdek. I ta relacja będzie narastać, a to ten drugi punkt to się była Lewica. I ostatnie pytanie, czy Lewica jeszcze istnieje jako poważna partia, czy to już jest masa upadłościowa, którą będą sobie zarządzać trochę Adrian Zandberg z Magdaleną Biejat, a trochę Donald Tusk, wasalizując kolejnych polityków, czy kolejne frakcje Lewicy. Jak to jest z tą Lewicą po wyborach samorządowych? Trzeba pochwalić Donalda Tuska za zmysł taktyczny, co prawda brutalny i niezwykle ostry. Co on zrobił? Obiecywał tej nowej lewicy, czyli Czarzastemu, że weźmie ich ludzi na listy samorządowe, po czym ich wyrzucił z tych list na parę dni przed, w wyniku czego słaby wynik ta lewica dostała. Ale zrobił w konia w ten sposób i partię Razem, która myślała, też naiwnie, że jeżeli to SLD Czarzastego tam zostanie na tych listach Platformy, no to prędzej czy później Tusk tę lewicę uplatformi i zje do końca, a wtedy oni będą prawdziwą lewicą. Nie ma miejsca na tę prawdziwą lewicę, bo się lewica Czarzastego, o której Leszek Miller powiedział, że to jest prywatna partia Czarzastego, niewiele się pomylił, będzie się naparzać z tą prawdziwą lewicą i całkiem nieźle myślącą partii Razem, w wyniku czego żadna lewica tutaj poważna nie będzie. Ona by musiała się jeszcze raz zjednoczyć i jakiś swój program inny niż aborcja wymyśleć. A to jest kłopot, bo część chce liberalnie, a część chce socjalnie i nie da się tego pogodzić w jednym programie, czy nawet w innej. PiS wodzi właśnie tą lewicę, robiąc najlepszy program prospołeczny. Na tym polega ta, nie powiem paranoja, a raczej paradoks polskiej absurd, polityki. Absurd, paradoks, tak, tego, co na polskiej scenie się dzieje. I o tym paradoksie polskiej polityki opowiadał dr Józef Orzeł. Dziękuję bardzo za rozmowę. Razem z panem Łukaszem. Dziękuję bardzo i dziękuję bardzo państwu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję wszystkim słuchaczom, tym, którzy nas słuchali na żywo, także tym, którzy będą nas odsłuchiwać także na platformie YouTube. Można zostawić tak zwanego suba albo lajka, jeśli tak się dobrze mówi, ale nade wszystko, co najważniejsze, Radio Wnet trwa dzięki tym ze słuchaczy, którzy są naszymi patronami na patronite.pl/radiownet, tym prawie 3000 patronów. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, bo to dzięki wam możemy dalej działać. Dzięki pani Ewie, pani Izabeli, panu Michałowi, panu Filipowi i jednemu anonimowemu patronowi. To piątka patronów, którzy w zasadzie zameldowali się w trakcie ostatniej godziny, co bardzo nas cieszy. Albo odnowili subskrypcję, albo po raz pierwszy się zalogowali na portalu patronite.pl/radiownet. To daje nam pewną perspektywę i trwania, i wzrostu, co nas bardzo cieszy i także powinno cieszyć radiosłuchaczy, bo wolność słuchania, którą państwo mają, ale też ona wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Kończymy Kurier Samopołudnie. Dziękuję bardzo państwu za uwagę i do usłyszenia.